Prymas Wyszyński dla mnie osobiście był człowiekiem niezwykle duchowym, był nawet gigantem ducha. Polegało to nie tylko na tym, że prowadził głębokie życie duchowe osobiście, ale z tego co czytałem i słyszałem na jego temat, bez wątpienia rozumiał również bardzo dobrze społeczeństwo, czym ono jest, jak ono działa. Takim dowodem na to, że miał taki zmysł, są słowa, które wyczytałem, do których dotarłem, które wypowiedział w czasie pierwszego zjazdu socjologów religii w Polsce w 1976 roku w naszym palotyńskim seminarium, gdy mówił to, co dopiero dzisiaj jakby dochodzi do socjologów religii. Dopiero dzisiaj odkrywamy wartość tego, o czym mówił, że socjologia powinna zajmować się nie tylko statystykami, nie tylko jakby suchymi danymi, ale powinna dotykać tej istoty relacji człowieka i Boga. Dzisiaj, jak się patrzy na to, co się dzieje w socjologii, jakby coraz bardziej widzę, że dokładnie do tego dochodzimy, dokładnie to odkrywamy. Drugi aspekt, na który szczególnie zwracam uwagę, który jest dla mnie istotny i który dostrzegam w życiu i w biografii prymasa Wyszyńskiego, to jego bieżące zaangażowanie w sprawy społeczne. Umiał dostrzegać aktualne problemy, umiał je nawet nazywać, bardzo często wypowiadał je w ważnych miejscach, na Jasnej Górze, w czasie homilii, kazań, w katedrach i w ten sposób w pełni angażował się w to, co się dzieje w Polsce, to, co się dzieje w aktualnym życiu społecznym, a z drugiej strony nigdy nie dał się wciągnąć jakby w taką bieżącą polityczną walkę, umiał zachować dystans, taki duchowy i chrześcijański dystans do takiej aktualnej politycznej walki. Wydaje mi się, że z perspektywy przeciętnego katolika, w ogóle katolika w Polsce, postawa prymasa uczyła, że Kościół ma coś do powiedzenia w sprawach społecznych, a nawet w sprawach politycznych, a jednocześnie, że Kościół jest czymś więcej, że dotyka przede wszystkim spraw duchowych, dotyka przede wszystkim człowieka, jego godności, jego wartości i w ten sposób prymas pokazywał, jak nie dać się wciągnąć w bieżącą taką ideologiczną nawet czy polityczną walkę. Jestem przekonany, że prymas Wyszyński umiał dostrzegać przeciętnego, pojedynczego człowieka. Umiał dostrzegać wartość człowieka, wartość osoby, przede wszystkim właśnie na tle całej tej ideologii ówczesnego komunizmu, która skupiała się bardziej na masach, skupiała się na klasie, a nie na konkretnym człowieku. Więc w takim wymiarze prymas Wyszyński bronił godności człowieka, bronił godności osoby ludzkiej, bronił też wolności religijnej, wolności katolików, wolności Kościoła do wyrażania swojej wiary, do przeżywania swojej wiary, ale też do manifestowania swojej wiary i zaangażowania również właśnie w kwestie publiczne, w kwestie ogólnospołeczne. Patrząc na to, co dzisiaj dzieje się w socjologii religii, można dostrzec, że coraz wyraźniej dochodzą do głosu właśnie takie ujęcia, jakie wyrażał prymas Wyszyński, że człowiek to nie jest tylko jednostka, to nie jest tylko jakieś indywiduum, jakiś zamknięty byt w jakiejś wielkiej zbiorowości, tylko że człowiek ma swoją tak zwaną podmiotowość, ma swoją indywidualność, ma swoje wnętrze, ma swoją refleksyjność i że to tworzy społeczeństwo, to co jest w nas, ta nasza cała duchowa sfera. To prymas Wyszyński dostrzegał i dzisiaj socjologia w różnych teoriach coraz bardziej jakby do tego dochodzi, odkrywa to. Pojawiają się nawet ujęcia takie, które pozwalają w sposób właśnie ilościowy, empiryczny dotykać tego duchowego wymiaru człowieka. Prymas Wyszyński był na pewno człowiekiem, który widział nie tylko dalej, ale też głębiej. Niezwykle głęboko ujmował człowieka, ujmował całe społeczeństwo i w tym sensie bez wątpienia wyprzedził czas, wyprzedził swoją epokę. Żył w tym czasie, gdy socjologia religii dopiero się tworzyła, gdy raczkowała. Jak wspomniałem, uczestniczył w pierwszej konferencji socjologów religii i patrząc z perspektywy dzisiejszej na to, co wtedy powiedział, to można powiedzieć, że równie dobrze mógłby te słowa wypowiedziane prawie 50 lat temu, powtórzyć dzisiaj i one byłyby w pełni aktualne.